Dzień dobry. Dzień dobry. Marzena Majarowska, Studio Dantian. Bartek Gajowiec, Tęcinek i do Global Polska, gajowiec.pl, fizjoterapia. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby opowiedzieć Wam o najbliższym weekendzie i warsztatach, które przygotuje Bartek. Anatomia sztuk walki to jest warsztat, który od jakiegoś czasu mówimy o nim, od jakiegoś czasu pojawia się na Facebooku oraz na różnego rodzaju platformach, które jakby atakujemy tą informacją. Jest to warsztat, który jest przeznaczony dla wszystkich, którzy trenują przeróżnego rodzaju sztuki walki. A skąd taki pomysł na takie warsztaty? Wiesz co, anatomia sztuk walki pojawiła się chyba prawie z 10 lat temu w mojej głowie, kiedy sam zacząłem trenować moją ukochaną sztukę walki, czyli aikido. Wchodząc na matę jako fizjoterapeuta, zacząłem patrzeć na ruch, który tam się odbywa i na zdarzenia, które tam mają miejsce, no właśnie, trochę przez okulary fizjoterapeuty, analizując poszczególne części składowe ruchów, które wykonujemy, ich urazowość, ich płynność, ich mechanikę, próbując sobie układać to wszystko w głowie, wpadłem na pomysł, że no, można by połączyć te dwie dziedziny wiedzy i jakby stworzyć pewną szansę dla tych, którzy z fizjoterapią na co dzień nie mają praktycznie nic wspólnego, z anatomią również, z fizjologią również, a mogliby z tego skorzystać o wiele bardziej, gdyby choćby ta część tej wiedzy do nich dotarła i żeby oni ją wchłonęli. Czyli jeśli ćwiczę tai chi i robię to regularnie, to co taki warsztat mi przyniesie? Wiesz co, myślę, że przede wszystkim wchłania się, ćwiczący dostanie pewną dawkę podstaw dotyczących tego, jak zbudowane jest jego ciało. My tak naprawdę na co dzień, używając naszego ciała, nie wiemy praktycznie o nim niczego. Nie znamy jego budowy, nie znamy, jakby inaczej, gdzieś tam te terminy się pojawiają mniej lub bardziej mgliście. Wszyscy wiemy chyba, że mamy mięśnie, że mamy stawy i tak dalej, ale jakby za tym niewiele czasami idzie. A szkoda, bo ta wiedza potrafi być niezwykle bogacająca i niezwykle podnosząca jakość własnego wyobrażenia na temat swojego własnego ciała, jakości treningu i tego, co my z tego treningu wynosimy dla samych siebie, ale również dla osób, które z nami trenują, którym możemy się dzielić tą wiedzą, z którymi możemy się dzielić tą wiedzą, którym tę wiedzę możemy przekazywać. Mówię, że warsztaty składają się z dwóch dni i z kilku części. Mógłbyś o tych częściach opowiedzieć? To będzie 8 zasadniczych bloków, które są złożone z części teoretycznej i z części praktycznej. To znaczy będziemy opowiadać o poszczególnych stawach, o poszczególnych grupach stawów, o mięśniach, które nimi obsługują, o połączeniach pomiędzy nimi oraz po każdym z tych teoretycznych bloków będziemy próbowali pokazywać, uczyć różnego rodzaju ćwiczeń, które będą służyły temu, żeby dana grupa stawów była, jakby to można powiedzieć, zaopiekowana, czyli żebyśmy byli w stanie dbać o nie ćwiczeniami, wiedząc, jakie ćwiczenia choćby w podstawowym zakresie wykorzystywać, żeby te stawy nam jak najdłużej, jak najrównoważniej służyły. A jeśli jeszcze ktoś się nie zapisał, to co proponujesz? Jeśli jeszcze się nikt nie zapisał, to niech się zapisze, ponieważ to niezdecydowanie niech ustąpi miejsca pewnym pomysłowi na inwestycje we własny rozwój, we własne zdrowie, we własne ciało. Z tego, co mi wiadomo, wszyscy, z którymi rozmawiam na ten temat, bardzo się jakby zapalają do tego i mówią, że wartość tego wydaje się być nawet większa niż by się wydawało. Te kilkanaście czy tam kilkadziesiąt godzin, które spędzimy razem na Słupeckiej w studiu Dantian, może się okazać absolutnym zwrotem i absolutną zmianą w myśleniu na temat własnego treningu, na temat własnego dotychczasowego treningu, na temat możliwości trenowania bezurazowego, na temat możliwości wychodzenia z urazów, jeżeli takie urazy kiedykolwiek mieliśmy. Dla osób, które posługują się sztukami walk w pracy, przecież takie osoby też są, które wykorzystują samoobronę lub jej formy. Narzędzie podstawowe, czyli ludzkie ciało, jest tym czymś, czym działają, czym pracują. I jeżeli o to coś się nie zadba,
to myślę, że po prostu to coś nie będzie długo pracować wydajnie, a chyba chodzi nam o to, żeby jak najdłużej, jak najzdrowiej z tego ciała swojego korzystać. Czy mogę zadać pytanie? Jak najbardziej. Czy jeśli po wczorajszym treningu boli mi kręgosłup, to co mi poradzisz? Odcinek bandziowy. To jest takie pytanie trochę wrzucone w powietrze, bo oczywiście bez przyjrzenia się poszczególnej, każdej indywidualnej jakby sytuacji i każdemu indywidualnemu przypadkowi nie powinno się mówić o jakichś uogólnieniach. Jeżeli ktoś z tych osób, które się trafią i które przyjdą na warsztat, będą chciały skonsultować indywidualnie swój osobisty problem, taka szansa oczywiście też będzie. Będzie to pewną wartością dodaną do warsztatu i myślę, że Ciebie też na to zapraszam. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Zapraszamy serdecznie w sobotę i w niedzielę od 10 do Dantiana na Słupecką 4.